Coraz bliżej budowy nowego osiedla przy największym parkowym terenie zielonym w metropolii. Radni z Chorzowa zgodzili się, by firma Atal skorzystała z tak zwanej ustawy Lex Developer i tym samym zbudowała bloki przy Parku Śląskim. Teraz przyjętą uchwałę prześwietli wojewoda. Przede wszystkim czekamy na tę uchwałę Rady Miasta i będziemy ją sprawdzać pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli rzeczywiście one będą zgodne, no to tutaj wojewoda nie będzie miał żadnych możliwości działania, ale jeżeli się okaże, że jest ona niezgodna, no to wówczas będziemy zwracać się do Rady Miasta o naprawę tejże uchwały. Lub jej unieważnienie, na co najbardziej liczą społecznicy walczący o to, by osiedle przy Parku Chorzowskim nie powstało. W głosowaniu w sprawie budowy osiedla wzięli udział wszyscy radni. 13 było za przyjęciem uchwały, 6 przeciw i tyle samo wstrzymało się od głosu. Uważam, że to jest teren najbliższej tutaj okolicy Parku Śląskiego. No nie powinien on jednak być w taki sposób zabudowany. Tym bardziej mam obawę, że jeżeli tutaj byłaby zgoda na tą inwestycję, głosowałbym za, to po prostu byłby to jakiś precedens i po prostu można powiedzieć jakaś machina by ruszyła w stosunku do kolejnych terenów i przez w ciągu kilku lat po prostu duży teren ten w najbliższej okolicy parku byłby zabudowany. Mieliśmy do wyboru, albo mamy nowych mieszkańców, nowych podatników i teren, który jest naprawdę w tej chwili zdegradowany, przywracamy mu troszkę nowej świeżej jakości. Czy zgadzamy się na to, żeby powstały tam po prostu biura i będą tam tylko przyjezdni goście w naszym mieście, a nie będą to nasi mieszkańcy? Jednak Chorzów w ostatnim czasie na brak inwestycji narzekać nie powinien, bo wokół ścisłego centrum powstaje już wiele nowoczesnych osiedli mieszkaniowych. Urząd sprawy jak na razie nie komentuje, ale za to z decyzji radnych cieszy się deweloper, czyli firma Atal, która jest właścicielem terenu w okolicach ulicy Bytkowskiej. W oparciu o nasze ponad 30-letnie doświadczenie, kompetencje i wiedzę deweloperską opracowaliśmy koncept nowoczesnego osiedla, które bardzo dobrze wkomponowuje się w parkowe sąsiedztwo. Z 43% do 64% zwiększy się także powierzchnia biologicznie czynna na terenie opracowania, który obecnie w 57% jest zabetonowany. Z obrotu spraw nie są zadowoleni aktywiści, którzy zdziwili się wynikiem wczorajszego głosowania w Radzie Miasta Chorzowa i jak przekonują radni, w ogóle nie wzięli pod uwagę uwag związanych m.in. z zapisami ustawy, które na piśmie im wcześniej przedstawili. Jedna z nich dotyczyła przystanków autobusowych przy ulicy Bytkowskiej, które miałyby w przyszłości obsługiwać mieszkańców nowego osiedla. Przystanek i ta zajezdnia leży w Katowicach i zostały te przystanki jeden i drugi powołane przez Radę Miasta Katowice. Ta sytuacja wyklucza możliwość skorzystania z Lex Developer, ponieważ przystanki, które obsługują inwestycje, muszą znajdować się do 500 metrów na terenie gminy, na której jest inwestycja. Teren, gdzie kiedyś znajdowały się hale MTK, firma Atal kupiła w 2016 roku. Urzędnicy nie zakładali wtedy budowy w tym miejscu osiedla mieszkaniowego. Zdaniem przedstawicieli Stowarzyszenia Nasz Park mogło to mieć wpływ na cenę. Metr kwadratowy tej działki kosztował 186 zł. To jest cena działek nieuzbrojonych, a nie działek mieszkaniowych w samym centrum, we wspaniałej lokalizacji. I najważniejsze jest to, że te wszystkie uchwały Rady Miasta Chorzów są prawem miejscowym i one będą musiały obowiązywać przez kolejne dziesiątki lat. Jeśli oczywiście pozwoli na to wojewoda.